Nagrywam tą serię już pół życia, czyli z jakieś 2 lata. I wy dalej to oglądacie, a ja cały czas znajduję jeszcze gorsze odcinki. Jak, skarbie, masz już coś na sobie? Myślę sobie, dupa, dupa, dupa. Dupa, dupa, dupa. No już mnie nic nie zaskoczy. O, witam cię, co ty tu robisz? Ponadto interakcja z widzami. Jeżeli do kogokolwiek z was dotarł mój starter z Play, to napiszę dole w komentarzu. A jeżeli do nikogo nie dotarł, bo na przykład nie zamówił, to w pierwszym linku w opisie możesz zamówić mój starter w Play. Całkowicie za darmo, za darmożkę. Zapraszam was do Trudne Sprawy. 17-letnia Anna Hajduk z Krakowa, matka małej Leny, od 2 tygodni jest szaleńczo zakochana. Jej wybranek, 21-letni Dawid Nowak, sprawia wrażenie, jakby w miłosnym uniesieniu gotów był zrobić dla swojej dziewczyny absolutnie wszystko. Nawet wandalizm. To jest nielegalne. Czemu przyklejasz plakaty siebie w randomowym miejscu na oknie, w jakiegoś budynku, kamienicy, co? Jakie to było słodkie. Czegoś takiego jeszcze nikt dla mnie nie zrobił. Nie no, bardzo słodkie, ale czy możecie swoje plakaty przykleić, nie wiem, na przykład na lodówce u siebie, albo ubikacji, albo po prostu w środku sedesu? Byłam taka zakochana w Dawidzie. Niepotrzebnie. Nie opłaca się. Każdego dnia pokazywał mi, jak mnie bardzo kocha. I to go różniło od mojego byłego, który mnie zdradził. Postarał się. Dobrze cię kocha, dobrze. Jak dla mnie to cały świat mógł wiedzieć, że byłem z Anią. Dawidzie, spokojnie, spokojnie, powolutku zaczniemy od Polski. Gdy pierwszy raz ujrzałem ją w supermarkecie w dziale mięsnym, to zwaliła mnie z nóg. Była taka seksowna i piękna. Była tak soczysta i piękna. Zupełnie tak jak kiełbasa podwawelska. Nie mogłem się nią nacieszyć. Najchętniej to całowałbym ją całymi dniami. Nie wiem, czy dalej mówimy o parówkach, czy o twoim drosie. Następnego dnia Anna razem ze swoją przyjaciółką Moniką Bartosik udają się do warsztatu samochodowego, gdzie pracuje Dawid. Monika, widząc ostentacyjny sposób, w jaki chłopak wita się z Anną... Ty, panie ostentacyjny tam u góry! Nagrywacie parę dokumentów, które oglądają szympansy. Ja. I używacie tak skomplikowanych słów? Pokiełbasiło cię chyba. Kompulsywny eremito. Życzę sobie arbitraż przy badaniu prenatalnym. Pozdrawiam, Naruczek. Muszę przestać podawać swój eponim. Ech, co za anomia. Jest zażenowana jego zachowaniem. Ale proszę się tutaj nie żenować, żenujować. Zostawcie to profesjonalistom. Ten typ otwierał oczy podczas całowania. To nie było normalne. To jest romantyczne, kochane, słodkie zajęcie. Chciał tylko patrzeć, czy inni widzą, co robi. Miał na 100% kompleksy. Czemu tak mówisz? Czemu jesteś taka niemiła? Dawid zawsze tak przesadzał. Pracowałem z nim od roku na tym warsztacie i często widziałem, jak zgrywa kogoś, kim w ogóle nie jest. Mnie to w sumie śmieszy, ale czasami też wkurza. No wiesz co, kolego, każdy chce być najlepszą wersją samego siebie wśród społeczeństwa i szczególnie, gdy przychodzi do samicy. Nie oceniaj tak negatywnie kolegi tylko i wyłącznie dlatego, że zakłada maskę. Każdy z nas zakłada maskę tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać się. Anna poprosiła swoją matkę Renatę, by zaopiekowała się na noc Leną. Gdy następnego dnia kobieta przychodzi do domu swojej córki, aby przyprowadzić wnuczkę, jest zszokowana zastanym bałaganem. Czemu moja matka się tak uniosła? Jezu Chryste, już nie przesadzajmy w drugą stronę. Razie pomówmy o tym Naruto, który tam jest walnięty. Co to jest? Jakieś Uzumaki? Halo! Przecież miałam tylko mały bałagan w domu, a ta już szalała. Dawid nocował mnie po raz pierwszy, to był naprawdę wyjątek. Ania powinna uważać na Dawida. Wiedziałam, że to jest zły chłopak dla niej. On ją tylko chciał wykorzystać. Matka, ty może wykorzystać swoje ostatnie chęci do życia, żeby mówić troszeczkę głośniej i jakoś, nie wiem, tak bardziej stanowczo, bo nie brzmisz ani trochę jako I'm angry, jestem zła. Jeżeli byłaby nadal z nim, na pewno zniszczyłby jej życie, a ja bawiłabym lękę. Czemu wy tak mówicie, że oni już nie są razem? Czemu mi spoilerujecie? Ja może chciałem być zaskoczony przez mój ulubiony pornodokument. Trudne sprawy. Trudne sprawy, kurwa, nienawidzę tego intro. To znaczy, po prostu nieładne intro, no może się komuś nie podobać, nie? Dzień później Anna, Dawid i Monika udają się na zakupy do sklepu mięsnego. O Boże, no i są kiełbasy podbawelskie, no. W końcu jesteśmy tam, gdzie to się wszystko zaczęło niestety. Gdyby nie te kiełbasy, to byśmy tutaj nie siedzieli dzisiaj. Zakochana para zdaje się nie dostrzegać świata poza sobą, przez co Monika czuje się w ich towarzystwie jak piąte koło u wozu. Trzecie koło u wozu. To są 3 koła. Chyba, że mówimy o pani sprzedawczyni, to są 4 koła. W dalszym ciągu nie ma 5. koła. Możecie przestać? Tak, to poproszę. Z 30 deko. 30 deko. Pamiętasz? Tutaj poznaliśmy się pierwszy raz. Pamiętam, stałeś tam i patrzyłeś na mnie. A wczorajszą noc też pamiętasz? Jesteście żenujący, przestańcie. Czuję taki przykry smak, a dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Ale o co ci chodzi? Przecież nic takiego nie robimy. Obściskujecie się w sklepie mięsnym. Proszę. Nie, w sumie już dziękuję. Zobaczcie, wychodzę stąd.
ostatnie 2 sekundy sceny, a ty co ty robisz? Nie miałam pojęcia, czemu Ania wszędzie taszczyła ze sobą tego Dawida. Jak on był z nią, to nie można było z nią normalnie porozmawiać, a Dawid zawsze się wpychał. Czemu jesteś taka niesympatyczna i tak źle nastawiona? Może trzeba jak nie w lewo, to prawo, I robił z siebie wielkiego macho. Jakie to było żenujące. Od kiedy byłem z Anią, czułem się lepiej. Po prostu miałem dobry humor, czułem się lepiej niż zwykle. Tylko Monika tego nie czaiła. Pomyślałem, że następnym razem powinna zostać w domu i pozwolić nam się z Anią cieszyć. Ale ona was nie zostawi, więc może powinnaś ją zabić. Już dawno nikt się nie zabił w tych paru dokumentach. No proszę, no chcemy coś na miniaturce. Nawet na ratunek 112 się nie zabijają, no. Następnego wieczoru 17-latka kolejny raz oddała Lenę pod opiekę swojej matki. Anna, Monika oraz jej siostra Hanna zaplanowały z tej okazji babski wieczór, na który żaden mężczyzna nie ma wstępu. Super, że jesteś. Muszę ci pokazać wszystkie moje kosmetyki, no i wreszcie zrobić ci paznokcie. Uuu, bailando! Będzie bailando! Nie wierzę. Co ty tutaj robisz? Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Słuchaj, co robisz na balkonie? To jest strasznie creepy. Musiałaś? Miał dobre intencje. Wchodząc przez balkon raczej ma się różne intencje, na przykład gwałt, kradzież, zabójstwo, kolędy. Zobacz, jak on się zachowuje, jak wariat. Monika, wyluzuj. Dawid jest taki uroczy, taki przywiązany. Jakbyś była na miejscu Ani, to byś też się cieszyła. Nie. Moja siostra potrafi być czasem bardzo uparta. Czemu ty wyglądasz zupełnie inaczej? It's time to stop! It's time to stop! Monika, jak Dawid tak ci przeszkadza, to wstań i zasłoń roletę. Po prostu, nie no, rozwiązanie jest super. Słuchaj, jeżeli tam jest jakiś gościu na balkonie i on ci przeszkadza, no to weź wstań i zasuń roletę. I to nie będzie wcale dziwne. To nie będzie tam odejmowało komfortu siedzenia razem na naszej bajlandze. Co ja teraz robiłem? Połączyłem balanga i bailando w jedno słowo. Jezu, i to całkowicie przypadkiem. Jezu, 200 IQ. 200 IQ. Wynoś się stąd, bo zadzwonię po policję. Tak, i co im powiesz? Obcy człowiek wchodzi mi przez balkon do mojego mieszkania. Boję się, proszę go zamknąć w więzieniu na 24 godziny. Wiesz co, nie mam ochoty już na ten babski wieczór i po prostu wolę spędzić go z Dawidem. Przynajmniej ma jakieś poczucie humoru. Ale z ciebie jest niemiła la firenda. Ten Dawid to cię wykorzysta. No pewnie, idź sobie, baw się dobrze ze swoim ukochanym. Ale mu złośliwie powiedziałaś. Dawid był maniakiem i śledził Anię. Czemu ty też tu wyglądasz zupełnie inaczej? Czemu czuję się zakupiony? Być może innym by się to podobało, ale dla mnie ton był dziwny. Tylko dla ciebie, masz jakieś dziwne widzimisię. To jest całkowicie normalne tutaj, co robi ten kolega. 2 dni później Anna przychodzi do Dawida do pracy. Na miejscu 21-latek usiłuje zaimponować swoim znajomym sportowym autem, które znajduje się w jego warsztacie. O, to twoja nowa dziewczyna? Super wygląda, jak modelka. To tak mówi o dziewczynie kolegi, jak widzi ją po raz pierwszy. No, i dlatego już ma dziecko. Wow, w zestawie ma dziecko i ile jeszcze ma funkcji dodatkowych? Co ty gadasz? No nie każdy potrafi tak wyglądać. Chyba nie musisz spędzać codziennie czas w fitness clubie. Tak, kochanie? Cieszę się, że dobrze wyglądam. Jezus, o co tu chodzi? Czemu on tak przez swoje jeszcze dzisiaj tak mówi? Czemu wymuszacie od ludzi takie role? On dostaje 200 zł i on nie myśli o tym, że potem na ruciak przyjdzie, przytupta i potem weźmie i skomentuje i pokaże to światu. W telewizji to obejrzy osób, 40 tysięcy, z czego 39 998 zapomni o tym. I tylko ja i mój montażysta pamiętają o tym odcinku. Hello darkness, my old friend. Nowa dziewczyna Dawida jest mega laską. A kto się ciebie pyta o zdanie? Spir! Nie spodziewałbym się po nim. Znam go niedługo. No i raczej myślę, że jest wkurzający. Ale całkiem jest spoko. Przynajmniej ma takie same zainteresowania co ja. Szybkie samochody i gorące kobiety. Wiesz co? Dam się krótko. I wiem na pewno jedno. Jesteś jej łopem. Słuchaj, no naprawdę jesteś modelką. Mogę cię poprosić na chwilę zaprowadzić do mnie? Proszę, proszę tutaj usiąść. Usiąść. Ja zrobię parę zdjęć. Tak, tak, jest dobrze. Zaufaj mnie, ja się na tym znam. No, widać po telefonie. High definition 4K. Dobra, teraz czekaj, włosy tam. Dobrze, jest dobrze. Stary, ty to jesteś cieściarzem naprawdę, ona jest cudna. Co tu się wyprawia w ogóle? Skąd są ci ludzie? Właśnie, co tu się wyprawia, słuchaj, kolego? Właśnie chciałem tutaj z tobą mieć porozumienie takie, masz synchronizację, słuchaj. Co tu się odpierdala do chuj, jeba, do chuj, macia, pierdolę, wiesz, że szef nie toleruje takich sytuacji.
Przestań, przecież go tu nie ma. Co nie ma? A miałeś wziąć jego auto i pojechać z jego żoną do fryzjera. Co? Co? Czekaj, to nie twój samochód? Borys myślał, że samochód szefa należy do mnie. I jakoś przepuściłem okazję, by wyprowadzić go z błędu. Ale w sumie mi to pasowało, bo mieć taką furę... Ty kłamczuszku, wiesz, że nie wolno tak kłamać. Kłamstwo ma krótkie nóżki i cię dogoni. I wtedy wszystko wyjdzie i wszyscy powiedzą ale skłamałeś i jesteś zły, a jestem teraz też zły, bo mi okłamałeś. Czuję się oszukany, a jestem emocjonalnym człowiekiem, który... Stop it. Pracujesz tu jako kto? Jako mechanik samochodowy czy szofer? Ciebie też mogę wynająć? Bardzo zabawne, nie? Wy jesteście rewelacyjnie humorzaści. Pół godziny później Dawid wjeżdża służbowym samochodem do lasu. 21-latek ma nadzieję, że w tak pięknych okolicznościach przyrody poromansuje z ukochaną. No w takich pięknych okolicznościach przyrody to się romansuje nie z ukochanymi, tylko z... prostytutkami. Jednak jego zaloty zostają niespodziewanie przerwane. Komenda miejska, dzień dobry. Jaka miejska? Chyba leśna. To jest droga leśna, wie pan, że tutaj nie można jeździć? Ale przecież ja stoję, o co ci chodzi? Czemu tak na mnie długo patrzysz i nic nie mówisz? Czy to pan jest właścicielem? Co pan chce przez to powiedzieć? Czy to pana auto? No nie do końca, to samochód mojego szefa. Dokumenty poproszę. Policjant 200 IQ, ponieważ każdy policjant się zawsze pyta, czy to twoje auto. Że też właśnie wtedy musiała pojawić się policja. Zepsuli mi moją romantyczną wycieczkę. Jezu, jako romantyczna. I co teraz? On na pewno dotrze do twojego szefa. Będziemy gadym. Nie stresuj mnie teraz. Żona szefa i tak dopiero u fryzjera, musi być o 3, więc mamy jeszcze kupę czasu. Nie widziałem, że tu nie można jeździć, nie zrobiłem nic złego. Nie otworzę, chcę tam pukaj dalej. Spalaj. Dokumenty są w porządku. A zajazdy po drodze leśnej. Dzisiaj wyjątkowo upomnienie. Ale ostatni raz, niech pan już jedzie stąd. Gdyby taki policjant dał mi pouczenie, to 500 metrów dalej bym walnął w drzewo. Zdziwiliśmy się z kolegą, widząc tutaj taki drogi samochód. No wiesz, no, panie starszy sierżant Tomasz Wójcik, funkcjonariusz prewencji. No, w takich miejscach czasami zatrzymują się drogie auta. Tutaj najlepiej kupić najlepszej jakości borówki u lokalnych sprzedawców. Abstrahując od tego, że tą drogą w ogóle nie można się poruszać. Skoro się tu wjechało, to da się wyjechać, więc według mnie da się poruszać. Co się dzieje? Ja, to dla mnie jest za wiele, ja chcę do domu, muszę odebrać Lenę, mówiłam ci już. Koleżanko, ale może mądrzejsze będzie to, jeżeli pojedziesz z nim autem, ponieważ jesteś w lesie, jesteś daleko od domu, wiesz, będziesz wracała dosyć długo. I co, i ma zamiar całą drogę iść pieszo? O, Dawid jest inteligentny. Przestań, i tak mam po drodze, podrzucę cię, chodź. Nie mam pojęcia, czemu Ania tak nagle zaczęła strzelać fochy. To nie moja wina, że źle zaparkowałem. To twoja wina, że źle zaparkowałeś. Po nieprzyjemnym incydencie z policją Anna pragnie spędzić trochę czasu w samotności. Tymczasem w odwiedziny do 17-latki przychodzi jej matka. Kobieta jest porażona stanem mieszkania swojej córki. Jezu Chryste, dzwonisz na karetkę? Jaka porażona? Jak to wszystko wygląda? Co ty cały dzień robisz? Ale o to ci chodzi? Czemu ty się plujesz, babo? To normalny bałaganik, taki malutenki. Już doprowadziłaś mieszkanie do takiego syfu. No przecież to jest melina niczym. Ty, ale nie wyzywaj od menelic, okej? Okay? Chyba tak mi powiedziała, ale nie wyzywaj od menelic. To z powodu Dawida? Nie, to nie jest jego wina. Na pewno to jest jego i on się przyczynił do tego, że ty tak żyjesz, w takim stanie masz swoje życie. Jak menelica? Mam teraz dużo nauki i to nie jest jego wina, po prostu uczę się, mam egzaminy i nie mam czasu na sprzątanie. No i nie wiem, jak chcesz, możesz popilnować Lenki przez weekend. Że co, proszę? Przecież ja ją miałam w tym tygodniu już 3 razy. Wiesz co, ja nie mam ochoty spędzać z tobą czasu, kiedy jest taka negatywna atmosfera. Przewinę. Nie chcę z tobą rozmawiać. Do widzenia. Pół godziny później Anna i jej matka udają się z Leną na spacer. Po drodze Renata wstępuje na pocztę. Gdy 17-latka czeka na matkę, nieoczekiwanie zaczepia ją Karol, kolega z pracy Dawida. Cześć Karol, co tutaj robisz? Masz jakieś spotkanie? Wiesz co, byłem z Dawidem przed chwilą u klienta z warsztatu. Też musi się tutaj gdzieś na pewno kręcić, a ty? Czekam na mamę, jest na poczcie. Aha, ale masz słodką córeczkę. Cześć! Spierdalaj, sobie dotykasz. Ciężko jest być teraz młodą mamą, co? Jestem już taka młoda, mam prawie 18 lat i mieszkam sama. Nie no, to racja, to już kurde stara, zaraz umrzesz. Mieszkasz teraz niedaleko tej nowej kwieciarni, co? Mhm. Co ty teraz odpierdalasz, powiedz mi? Co ty teraz tu tworzysz? Dawid, co tu robisz z tym telefonem? Hej, skarbie. A ty nie powinieneś być teraz na wizycie? Właśnie muszę jechać do warsztatu, także trzymaj się, Ania.
Ania jest świetną kobietą. Co to znaczy świetna kobieta? Jeżeli miałbym cię ocenić w skali od jednej kobiety do 10 kobiet, to bym cię ocenił na 9 kobiet. Jesteś świetną kobietą. Ale jeśli chodzi o Dawida, nie mam pojęcia, co w nim widziała. Co prawda nie był złym człowiekiem, ale zawsze chciał jeździć tylko szybkimi autami. To dużo mówi o człowieku. Co to było z tym telefonem? Jak to co? Nagrywałem ciebie i Karola. Normalka. Tak samo jak balkon. Siema, Eniu! Ale o co ci chodzi? Przecież nic takiego nie robiliśmy. Musisz się od razu robić aferę z tego? Przestań. Tylko rozmawialiśmy. Wrócę do domu, przeanalizuję to sobie na spokojnie i będę wiedział, czy chcę flirtował, czy nie. Po prostu, po prostu ty jesteś naprawdę jakiś tyranozaur. Musisz, nie wiem, no od razu nagrywać? No jeszcze nanotechnologia nie jest tak rozwinięta, żeby nagrywał swoimi oczami. Ale oczywiście, że nie. Już ja tylko dbam o to, żeby ciebie nikt nie napastował. Karol podwala się do niej w bardzo nieprzyjemny sposób. W ten nieprzyjemny sposób tak podnosisz brodę i zaczynasz mówić. Przestań tak mówić, bo się czuję atakowany. Czemu ja cały czas mówię spierdolaj na każdego? Weź ucinaj to, jak ja mówię to spierdolaj. Nope. Próbował przylizać się przez Lenę. Mam to w komórce, niech mówią co chcą, ale dobrze, że zainterweniowałem. Ciekawe, co by się wydarzyło, gdyby mnie tam nie było. Pewnie by... rozmawiali. W weekend Anna i Dawid w towarzystwie małej Leny udają się na zakupy. Dziewczyna pragnie zafundować sobie nowe ubranie i w tym celu odwiedza sklep odzieżowy, w którym pracuje jej koleżanka Hanna. Dawid, który na czas zakupów miał zajmować się Leną, prędko zapomina o swoim zadaniu, gdyż bardziej zainteresowany jest tym, co dzieje się w przebieralni. Jak, skarbie, masz już coś na sobie? O co ci chodzi? Czemu ja cały czas tak muszę robić, ponieważ cały czas się denerwuję? No, że szkoda! Myślałem, że możemy się trochę poprzytulać. Ty możesz się nie przytulać tutaj. Miałeś pilnować Leny. Gdzie jest Lena? Gdzie jest wózek? O nie, dziecku, przypał. Prawie mi stanęło serce. Ale jak to ci prawie stanęło? To tak czułaś, że ci prawie staje, ale jednak nie stanęło, bo się ruszało? Jesteś, kochanie. Wiesz co, Lena została tutaj sama, a Dawid zniknął gdzieś w przebieralni, więc wzięłam ją do siebie. Gdzieś w przebieralni? Ten sklep ma 2 na 2 metry, był obok. Czy ty jesteś normalny? Nawet dzieckiem nie potrafisz się zająć. Na chwilę tylko cię z nią zostawiłam. Czemu ty na niego krzyczysz? Przecież co się dzieje? Ale uspokój się, przecież nic się nie stało, Lena się odnalazła. Ale ona się nie odnalazła, ona się w ogóle nie zgubiła in first place. A Polsat, po prostu czasami musicie się nauczyć kreować sytuację. To nie jest TK Maxx, czy jakiś, nie wiem, HM, który ma 3 poziomy. Następnego dnia Anna kupiła sobie kilkaletnich ubrań pod kątem zbliżającej się wycieczki. Zadowolona z nabytych kreacji, postanawia zrobić Dawidowi niespodziankę i odwiedza go bez zapowiedzi w jego mieszkaniu. W rezultacie 21-latek zostaje przyłapany w objęciach z nieznajomą. O ja, no i teraz z trudnych spraw robią się zdrady, uhu! I dostanę demotyzację, uhu! Co tutaj się dzieje i kim jest ta kobieta? To nie tak jak myślisz. Czemu? Czemu wszyscy tak mówią? Nie ma już jakiegoś nowego tekstu w słowniku, nie wiem, ludzi, którzy zdradzają się? Jak można mówić, to nie tak jak myślisz? Ty jesteś telepatą, ty mutantem jesteś, Xavier jesteś, kurde, na wózku inwalidzkim jeździsz, o ci chodzi! A jak idiotkę ze mnie robisz? Chyba widzę, że to wszystko tutaj było. To jest trudne do wytłumaczenia. Wytłumaczę za ciebie. Ten kolega ciumka oroczki z tamtą koleżanką. Wiesz co, ty już mi się nie tłumacz. Zdradzasz mnie i to jeszcze z pierwszą lepszą? Brzydszą ode mnie? Hej, nie obrażaj mnie, uspokój się. Hej, kurde, nie obrażaj mnie, uspokój się. Może druga najlepsza. Może sobie wziąć z powrotem swojego jesteś chłopaka. Jesteś po prostu obrzydliwie i nie mogę nas patrzeć. Masz teraz z powrotem swojego chłopaka, ja już go nie chcę. Nie będę tego słuchać, idę do domu. Bardzo dobrze, sytuacja taka stresująca, nieprzyjemna, to od razu trzeba wyjść. Słucham? To ona tutaj jeszcze mieszka, tak? Zdradzasz mnie i to ze swoją sąsiadką. To z Janą to tylko przypadek. No jaka, te sąsiadki to są takie niesympatyczne przypadki. Była u mnie, rozmawialiśmy o mojej pracy. I potem spytała się o twój ulubiony batonik. A ty ostatnio miałeś tak mało czasu. Czułem się samotny. Mało czasu. Debilu, nie miałam czasu, bo się uczyłam. Musiałam zajmować się Leną. Wytłumaczony! Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, słuchajcie, jeżeli się wam spodobał i chcecie zobaczyć kolejny odcinek Ciumka i Loczki, na przykład, nie wiem, jakiś czwartek, to zostawcie mi subskrypcję. Bo jak będę miał 2 miliony subskrypcji, to ja będę miał 2 miliony subskrypcji i będę się bardzo cieszył. To jest bardzo ładne, po prostu dziękuję za to, że nagrywam filmy, wy oglądacie za darmo. No proficik. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj przeżyłem nagranie tego odcinka. Kolejny wspaniały dzień, gdzie 60 stopni na dworze i kurczę, lecimy cały czas, nieważne co. Trzymajcie się, pa!